Jestem nauczycielem od lat 16, matką nastoletnich dzieci. Pracuję z dziećmi, z młodzieżą od 7, 6 roku życia aż po 20-paroletnich studentów, a i starszych, bo mam zajęcia też na studiach niestacjonarnych, gdzie studenci czasami są starsi ode mnie. Więc wydaje mi się, że troszeczkę przez lata doświadczenia takiego nauczycielskiego, pedagogicznego i rodzicielskiego nabyłam. O czym dzisiaj? Chciałabym, żebyśmy zastanowili się nad takimi trzema obszarami, w związku z tym, że są to spotkania, powiedzmy, około walentynkowe. Wiem, że pierwsze spotkanie dotyczyło tego, jak szukać partnera, o relacjach damsko-męskich, drugie o relacjach rodzicielskich. I chciałabym, żebyśmy skoncentrowali się na takich właśnie trzech obszarach. Pierwszy obszar to, czego potrzebują nasze dzieci. Drugi szczególnie dotyczący nastolatków, jak zrozumieć i okazać miłość właśnie nastolatkom. A trzeci, taki zamykający to nasze spotkanie, to takie krótkie spojrzenie na rodzicielstwo w ogóle, czym to rodzicielstwo może się stać w naszym życiu. Czego potrzebują nasze dzieci? Pytanie pierwsze. Wydaje mi się, że każdy z nas mógłby na to odpowiedzieć inaczej i moglibyśmy naprawdę odpowiedzieć tutaj jakby wiele odpowiedzi wskazać. Ja chciałam skoncentrować się na trzech rzeczach, takich, które może okażą się bardzo oczywiste dla Państwa, a może przez to, że są oczywiste, czasami o nich zapominamy. Pierwsze, co potrzebują, co jest jakby najważniejsze, jedno z ważniejszych rzeczy dla ich prawidłowego rozwoju, to zachęty i zauważania tego, co zrobiły dobrze. Może nic wielkiego, ale zobaczcie, w jakim świecie żyjemy. Kiedy nasze dzieci idą do szkoły, robią coś, oddają pani nauczycielce zeszyt do sprawdzenia, to dostają zeszyt pokreślony na czerwono. Co zaznacza nauczyciel w tym zeszycie? Błędy, prawda? Niedociągnięcia. Żyjemy w jakiejś takiej kulturze, że wskazujemy, co jeszcze nie działa. I tak samo zachowujemy się czasami w naszym rodzicielstwie. Dajemy dobre rady, jak postępować, moralizujemy, tłumaczymy, pokazujemy to jeszcze nie, tu jeszcze nie, tamto tego jeszcze nie opanowałeś i wskazujemy na te rzeczy, nad którymi jeszcze powinny te nasze dzieci popracować. I tutaj dlatego konieczna jest trochę taka zmiana optyki, takie zauważenia tego, co już wyszło. Dlatego, że kiedy dzieci dorastają w poczuciu, w otoczeniu nastawionym do nich krytycznie, to wtedy maleje ich zdolność do rozwijania się, maleje ich zdolność do poznawania nowych rzeczy. Jakby ich umysł zamyka się przed nowymi rzeczami w środowisku nastawionym krytycznie. I jeśli ta zdolność maleje, wzrasta znowuż niezadowolenie rodziców i mamy takie błędne koło. Tak? Dlatego ważne jest to, żeby zmienić optykę i zacząć dostrzegać postępy. To nie znaczy, żeby dostrzegać to, co robią już bardzo dobrze, ale żeby dostrzec krok naprzód. Czasami jak wchodzę do pokoju mojego młodszego syna, mamy dwa różne pojęcia porządku. I to zdecydowanie widać od razu. Czasami wchodzę, proszę, żeby zrobił porządek. Mówię, że za godzinę wejdę znowu i zobaczę, czy ten porządek jest. Wchodzę po godzinie. Przez godzinę syn naprawdę sprzątał, a ja wchodzę i widzę dokładnie to samo. I syn mi wtedy odpowiada, mówi, mamo, tam jest porządek, tylko że go nie widać. I to są właśnie te dwa różne wyczucia porządku. I czasami tak wchodząc chciałbym się powiedzieć, tutaj, prawda, półki, książki krzywo, zabawki i zwrócić uwagę na te rzeczy. Ale udało nam się wypracować poranne ścielenie łóżka. I nawet w tym tygodniu weszłam do pokoju syna, jak był w szkole, patrzę, wszędzie ten jego porządek, tak, i pościelone łóżko. Wraca ze szkoły i o czym mu mówię? Powiem mu o tym porozwalanych zabawkach, o niepoukładanych klockach Lego gdzieś na stole. Powiem, wiesz co, bardzo się cieszę, że pościeliłeś łóżko. Weszłam do twojego pokoju, jak ciebie nie było i łóżko było pościelone. I nie mówię nic więcej. I w tym momencie reakcja dziecka jest automatyczna. Mówi, wiem, wiesz co, ale tam zostawiłem jeszcze te ubrania i te klocki, bo już nie miałem czasu, następnym razem zrobię jeszcze klocki. Tak, ale to nie ja o tym mówię. Taka zmiana optyki, troszeczkę spojrzenie przez inny pryzmat i dostrzeganie tego, co już zostało dobrze zrobione. Tym samym dajemy dzieciom informację, że coś potrafią. Tak jak tutaj napisałam, dzieci patrzą na siebie przez pryzmat ważnych dla nich dorosłych. I słuchajcie, i to jest
No coś, o czym naprawdę warto pamiętać. Jeśli myślimy, że to nasze dziecko to jest taki śmierdzący leń, albo bałaganiarz, albo jakiś roztrzepany, albo na pewno nieodpowiedzialny, to dziecko takie się stanie i tak będzie patrzyło na siebie. Dlatego też, że dzieci współdziałają z dorosłymi. Mamy takie komórki nerwowe, nazwane neuronami lustrzanymi, które pozwalają nam wyczuwać swoje wzajemne emocje. I dzieci wyczuwają to, co myślą o nich dorośli. A największą taką sytuacją dyskomfortową dla dziecka jest wtedy, kiedy myślenie dorosłych o nich nie zgadza się z ich wizją siebie. I robią wszystko, żeby dopasować się do tej wizji, którą mają dorośli o nich. I tak zaczynają na siebie patrzeć. Dlatego jeśli i w tym momencie możemy powiedzieć też, że może lecieć w dół ich samoocena. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy również zmienili optykę i zaczęli patrzeć na to, co im już wyszło. Tak, że to łóżko już jest pościelone i nie musimy mówić o innych rzeczach, tylko o tym, gdzie jest postęp. Dlaczego? Dlatego, że tak jak też tutaj widzicie na prezentacji, wzmacniamy te zachowania, na które zwracamy uwagę. To bardzo dobrze widać przy najmłodszych dzieciach. Jeśli mamy do czynienia z takimi kilkumiesięcznymi, rocznymi czy dwuletnimi dziećmi, jeśli one coś zrobią, a my się na to zaśmiejemy, zwrócimy uwagę, uśmiechniemy się do nich, to chcą to powtórzyć. Mieliście takie doświadczenia? To, na co zwrócimy uwagę, to powtarzają. Więc jeśli zwracamy uwagę na to pościelone łóżko, to dziecko będzie chciało następnego dnia też pościelić i jeszcze następnego też, bo to jest to, co przykuło uwagę rodziców. Dlatego tak ważna jest ta zmiana optyki i zachęta. Tutaj napisałam zachęty i zauważenia tego, co dobre. Jeśli zauważymy to, co dobre zrobiły, to, co dobrego zrobiły nasze dzieci, to automatycznie musimy o tym powiedzieć. Więc automatycznie musimy zachęcić i poprzez zachętę dać do zrozumienia, że to widzimy. Dziecięcy psychiatra Rudolf Dreikurs powiedział, że zachęta jest ważniejsza niż wszelki inny aspekt dziecięcego wychowania. Wyobraźmy sobie, że my jako dorośli pracujemy w jakiejś zakładzie, w firmie, gdziekolwiek pracujemy i słyszymy tylko to, co nam nie wychodzi z ust naszych przełożonych. Zwracają uwagę tylko na to. Chcielibyście pracować w takim zakładzie? Nikt by nie chciał. A czasami do tego sprowadza się nasza relacja z dziećmi. Prawda? Czy zadanie zrobiłeś nieodrobione? Porządek niezrobiony. Tutaj jakaś kłótnia z rodzeństwem. Dlaczego nie potrafisz zrozumieć, że to ty jesteś starszy i nie powinieneś odpowiadać, kłócić się i tak dalej. Zauważajmy to, co zostało zrobione dobrze. I zachęcajmy. Zachęcać możemy też poprzez pochwałę. Niektórzy zastanawiają się, czy chwalić te dzieci, czy nie chwalić, bo jak będziemy chwalić za dużo, to się zepsują. Będą mieć za wysoką samoocenę, nie wiadomo, pomyślą, że nie wiadomo, kim są. Ale myślę tutaj o takiej pochwale opisowej, a nie przymiotnikowej. Kiedy chwalimy dzieci słowem super, świetnie, bardzo dobrze, to tak naprawdę, znaczy przysłówkowo, jak bardzo dobrze, jak super, albo przymiotnikowo, jaki jesteś, o, jesteś wspaniały, świetny, genialny, to taka pochwała tak naprawdę nic im nie mówi. Jeśli chcemy zachęcić do konkretnego zachowania i zauważyć te dobre zachowanie, to zachęćmy pochwałą opisową, która będzie mówiła to, będzie opisywała to, co zauważamy. Czyli możemy wejść do pokoju takiego dziecka i zamiast powiedzieć, o jesteś super, posprzątałeś, to wystarczy, że powiemy, łóżko jest zaścielone, zabawki są poukładane, dywan jest odkurzony. To się nazywa porządek. Nie musimy powiedzieć, jaki jesteś, czy super, świetnie, genialnie, tylko mówimy, opisujemy to, co widzimy. I przez to zmieniamy myślenie dziecka o sobie. W tym momencie to, co dziecko pomyśli, to jest właśnie ta jego zachęta i pochwała. Bo jak dziecko usłyszy coś takiego, to co sobie pomyśli? Potrafię to zrobić. Potrafię zrobić porządek. Tak? I w tym momencie tak naprawdę pochwaliło się samo i zostało przez nas zachęcone. Więc to jest bardzo ważne, żeby zauważać te dobre rzeczy, te małe postępy w zachowaniu dziecka i budować takie przyczółki pozytywnego zachowania i właśnie pozytywnych nawyków. Bo pamiętajmy, dzieci patrzą na siebie przez pryzmat nas, ważnych dla nich dorosłych i tak naprawdę widzą siebie takimi, jakich my ich widzimy i takie się stają. Dlatego to jest bardzo ważne, żeby zauważać te dobre rzeczy, żeby dawać im zachętę. To się wiąże z kolejną rzeczą, którą potrzebują nasze dzieci, z tym, na co zwracamy uwagę, a mianowicie potrzebują ukierunkowanej uwagi będącej wyrazem miłości.
Nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale bardzo często jest tak, że zauważamy te rzeczy, które mamy na sercu, o których myślimy. Zauważamy to, co w danym momencie jest dla nas ważne. Pamiętam jeszcze, jako nastolatka przyjaźniłam się z koleżanką i ta koleżanka zakochała się w chłopaku, który jeździł w tamtych czasach, uwaga, groszkowym polonezem. Już w tamtych czasach, kiedy ja byłam nastolatką, groszkowy polonez nie był częstym samochodem jeżdżącym po polskich drogach. Już wtedy. Ale w związku z tym, że ona była zakochana w tym chłopaku jeżdżącym groszkowym polonezem, no to wiecie, chodziłyśmy gdzieś po mieście i nagle groszkowy polonez. Może to on, może nie. I tak mi jakby weszło, tak przeżywałam razem z nią tą całą jej relację i tą jej miłość do tego chłopaka. Notabene został później jej mężem, więc wszystko się dobrze skończyło i są cały czas szczęśliwym małżeństwem. Że słuchajcie, wszędzie widziałam groszkowe polonezy. Ja nawet wcześniej nie zdawałam sobie sprawy z tego, że tyle w Polsce jest groszkowych polonezów. Gdzie nie szłam, gdzieś stał zaparkowany, jechał groszkowy polonez. Dlaczego ich nie widziałam wcześniej? Dlaczego nie widziałam ich wcześniej? Bo w ogóle nie miałam ich na uwadze, tak? W ogóle gdzieś nie były obiektem moich zainteresowań. Ale kiedy ten temat został im położony na serce, to się okazało, że te groszkowe polonezy są wszędzie. I tak samo jest z naszymi dziećmi. Jeśli dajemy dziecku ukierunkowaną uwagę, to wtedy mówimy mu, że jest dla nas ważne, bo zauważamy go. Tak naprawdę poczucie nieszczęścia dzieci i nieszczęścia w ogóle człowieka dorosłego również wynika z tego, że nie czuje się ważny dla drugiej osoby, że czuje się niezauważany. Dziecko złe to dziecko nieszczęśliwe. Tak powiedział Alexander Neil, twórca jednej z alternatywnych szkół w Anglii w wieku XIX. I moglibyśmy powiedzieć szerzej, że człowiek zły to człowiek nieszczęśliwy. Gdybyśmy popatrzyli na biografię takich ludzi, którzy przez zło, które czynili, wpisali się gdzieś w historię ludzkości, to gdzieś w ich dzieciństwie możemy dostrzec zawsze jakąś krzywdę, jakieś porzucenie, jakieś nieszczęście, jakieś odrzucenie, takie poczucie nieszczęścia. I człowiek zły to człowiek nieszczęśliwy. I człowiek nieszczęśliwy to człowiek zły. I tak samo jest z dziećmi. Dlatego ważne jest to, żeby dawać dziecku ukierunkowaną uwagę, bo to jest jakby najlepszy prezent, jaki możemy mu dać. Kiedy dziecko zaczyna zachowywać się w sposób niewłaściwy, to najprawdopodobniej właśnie przyczyną jest deficyt tej ukierunkowanej uwagi. Jest takie poczucie, że nie jest się dla kogoś ważnym. Jesper Juhl, duński pedagog i terapeuta, powiedział takie słowa: nie ma nic piękniejszego niż poczucie, że jest się kimś wartościowym dla drugiego człowieka. I to jest również bardzo ważne. Jeśli dziecko ma poczucie tego, że jest ważne dla swoich rodziców, to w tym momencie może zupełnie inaczej się rozwijać. Ta ukierunkowana uwaga potrzebna jest mu do tego, żeby właśnie doświadczył takiego przekonania, że jest potrzebny, jedyny, niepowtarzalny i wyjątkowy. I tak jak powiedziałam, dla dziecka ta nasza ukierunkowana uwaga, nasza, czy rodziców, czy dziadków, czy również nauczycieli, jest synonimem miłości. Dlatego jest to tak bardzo ważne. Ale ktoś by mógł zapytać, jak dać dziecku tą ukierunkowaną uwagę w czasach takiego strasznego pędu? Pracy, jeden etat, dwa etaty, dojazdy do pracy, zakupy, porządki. Trzeba dziecko zawieźć na trening, przywieźć do jednej szkoły, do drugiej. Gdzie znaleźć czas i jak znaleźć ten czas, żeby dać dziecku ukierunkowaną uwagę? Dlatego sięgamy po substytuty. Jakie substytuty ukierunkowanej uwagi dajemy naszym dzieciom? No na przykład prezenty, zabawki, bajki, nowy telefon komórkowy, tak? To wszystko cieszy nasze dzieci, bo faktycznie widzimy uśmiechy na ich twarzach, ale nie zastąpi tego czasu spędzonego sam na sam z rodzicem, bo tym jest właśnie ta ukierunkowana uwaga, że przychodzimy do dziecka i tak naprawdę mówimy mu swoją postawą, że teraz tylko ty. Teraz jest czas tylko dla ciebie i możemy w tym czasie robić cokolwiek. W zależności od tego, czym my się akurat pasjonujemy, co dla nas jest ważne, co jest ważne dla naszego dziecka, ale chodzi o to, żeby tą ukierunkowaną uwagę absolutnie mu dać. Bo to jest ten najlepszy prezent, jaki możemy mu dać, ten czas sam na sam, razem z nim. Czasami bywają takie sytuacje, że dzieci w taki rozpaczliwy sposób sięgają po tą ukierunkowaną uwagę rodziców i chcą jakby na siłę skoncentrować tą uwagę na nich. Jak myślicie, o jakich sposobach tutaj myślę?
Dokładnie, dokładnie. To złe zachowanie, które będzie takim złym zachowaniem w wydaniu dwulatka, nie wiem, czy to zaobserwowaliście czasami, jeśli rodzic jest czymś bardzo zajęty, są goście, rozmawia teraz z kimś innym, to dziecko gdzieś tam mówi, nie teraz, za chwilkę, nie teraz. I rozmawia czymś, jest zajęty, co robi dwulatek, biega nagle dookoła, krzyczy, zaczyna czymś rzucać, musi, całe jego ciało woła, tutaj jestem, zauważ mnie, tutaj jestem. To później wygląda inaczej w wieku nastoletnim, tak? To może wyglądać inaczej. W takich skrajnych przypadkach, w związku z tym, że jesteśmy jednością psychofizyczną, to dzieci zaczynają chorować na takie prawdziwe somatyczne choroby, dlatego że kiedy jest chory, to rodzic nie pójdzie do pracy, zostanie z nim w domu, zaparzy herbatę, usiądzie przy łóżku, położy głowę, rękę na czole, będzie z nim. Tak? I to jest taki ostateczny sposób skoncentrowania na sobie uwagi rodziców i tego, żeby właśnie mieli ten wspólny czas dla siebie. Więc po pierwsze, tak jak powiedzieliśmy, potrzebują zachęty przez taką opisową pochwałę, kiedy widzimy małe postępy i mówimy o tych małych postępach, które dzieją się gdzieś w ich życiu i zauważamy te dobre rzeczy i zachęcamy. To pierwsza ważna rzecz, a druga to właśnie ukierunkowana uwaga, która dla dzieci jest synonimem miłości. Jeśli zwracamy na nie uwagę, mamy na nie czas, poświęcamy ten czas, to inaczej mówimy, że go kochamy. Tak? To jest takie powiedzenie, kocham cię, bo jestem teraz w twoim pokoju, rozmawiam, bawię się z tobą. Brak ukierunkowanej uwagi sprawia, że dziecko rośnie w przekonaniu, że w życiu jego rodziców jest wiele rzeczy ważniejszych od niego samego. A to jest bardzo smutne, bo tak naprawdę gdybyśmy zapytali rodziców, to nie ma rzeczy ważniejszych od dziecka. Nie ma takiej rzeczy, nie ma niczego, co jest ważniejsze, tak? I ci, którzy są rodzicami, to doskonale wiedzą, ale dziecko może o tym nie wiedzieć, dlatego że zobaczmy, ile czasu poświęcamy na dziecko, ile poświęcamy czasu na te wszystkie inne sprawy. I czasami właśnie w takim praktycznym przełożeniu okazuje się, że inne sprawy zajmują nam dużo więcej czasu niż nasze dziecko, chociaż dokładnie czujemy, że jest ono dla nas najważniejsze. I smutne jest to, że ono może rosnąć w przekonaniu, że tak nie jest. Kolejna rzecz, jaką potrzebują nasze dzieci, to trzecia będzie ostatnia z tego bloku, czego tak naprawdę potrzebują, to dotyku i przytulania. To znowuż rzecz zupełnie oczywista, dotyk towarzyszy nam od samego początku, już około 7 tygodnia życia płodowego. Zmysł dotyku się rozwija i ten płód jeszcze nienarodzony może doświadczać świat również przez dotykanie nawet siebie. I towarzyszy nam ten zmysł dotyku aż do ostatnich chwil naszego życia. Jest to coś, co jest niezwykle ważne. Coś, co wypełnia naszą codzienność. Hasło mojego młodszego syna, takie hasło dnia, które często powtarza, to jest: jeszcze się z tobą dzisiaj nie przytulałem. Ile siedzę na kanapie, czy siedzę przed komputerem, coś pracuję, piszę, wraca ze szkoły, pakuje się na kolana i mówi zawsze to samo zdanie. Jeszcze się dzisiaj z tobą nie przytulałem. To jest właśnie ten, o którym pastor Artur powiedział, że kiedy wyjeżdżałam raz na dwudniową konferencję, przyszedł i powiedział, musisz mnie bardzo mocno uścisnąć, a wieczorem mocno, żeby starczyło na 2 dni, żeby to była ta dawka przytulenia właśnie na 2 dni. Nie zdajemy sobie sprawy, jak bardzo jest to ważne, dopóki tego też nie brakuje. Jeśli chodzi o dotyk jako narzędzie fizjologiczne, to jest czymś, bez czego nie moglibyśmy funkcjonować. Natomiast w takim aspekcie psychologicznym powinniśmy sobie uświadomić, że to dotyk odpowiada za nawiązywanie relacji, za budowanie tych relacji z drugim człowiekiem, bez których jako ludzie nie moglibyśmy funkcjonować. Jest to również najbardziej podstawowy i naturalny sposób wyrażania siebie i kontaktowania się ze światem. Kiedyś pracowałam w jakimś takim projekcie młodzieżowym w czasach licealnych. Odwiedzaliśmy ludzi z ankietą w mieszkaniach i weszłam do domu jednej pani, która miała córkę. Ta córka była już wtedy 20-paroletnią kobietą, ale urodziła się z upośledzeniem intelektualnym, niepełnosprawna intelektualnie, nie widziała, nie słyszała i nie mogła mówić. Jedynym kontaktem z nią był dotyk. I ta mama opowiadała mi, jakie to jest niezwykłe, kiedy ona może siedzieć przy tej swojej córce, wyjść z nią gdzieś, coś przy niej robić i jedyna droga komunikacji to jest właśnie dotyk.
i jak widzi uśmiech na twarzy tej swojej córki, jak może komunikować, że jestem obok tylko przez dotyk. Dla mnie to było wtedy szokujące doświadczenie dla takiej 17-18-latki, gdzie zderzyłam się z tak niezwykłym wyrazem miłości właśnie tylko poprzez dotyk. Nie wiem, czy kojarzycie może takie przypadki, ale historia pieczy zastępczej, rodzin, domów dziecka, których standardy jeszcze wiele lat temu, 50-100, odbiegało od tego, co mamy dzisiaj, ale w takich jeszcze w starym wydaniu domów dziecka czy sierocińców bardzo często dochodziło do tak zwanej śmierci łóżeczkowej. Nie było wiadomo dlaczego. Dzieci umierały. Umierały, były karmione, były przebierane, była nad nimi opieka, a umierały. I umierały dlatego, że nie znalazła się żadna dorosła osoba, z którą może nawiązać bliską więź, bliską relację i nie ma dotyku. Człowiek, małe dziecko, niestymulowane dotykowo poprzez dotyk, nie rozwija się prawidłowo. Takie badania robiono na ssakach, że ssaki, które nie były, małe ssaki, które nie były poddawane stymulacji dotykowej każdego dnia, okazywało się, że rozwijają się dużo gorzej, że mają dużo gorsze zdolności poznawcze, że ten rozwój zostaje zahamowany, a w skrajnych przypadkach prowadzi do śmierci. I to czasami działo się właśnie w tych sierocińcach, w domach dziecka jeszcze, moglibyśmy powiedzieć, wiele, wiele lat temu, że dzieci bez tej stymulacji dotykowej, idzie informacja z mózgu, że tak naprawdę nie ma po co żyć, tak? I te funkcje życiowe zostają zatrzymane. Dlatego jest to niezwykle ważne. Na pewno słyszeliście też o takim eksperymencie, który przeprowadził psycholog dr Harlow. Umieścił małe małpki w klatce. Aha, to za chwileczkę będzie ten slajd. To może za chwilę o tym powiem, jak będzie slajd. To jeszcze tylko te teksty z tego slajdu. Przytulanie dzieci rozwija ich emocjonalną odporność, dzięki której mogą lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych. Mówimy mówi się dzisiaj dużo o odporności immunologicznej organizmu, żeby dzieci nie chorowały, prawda? Dajemy różne suplementy na odporność, coś trzeba jeść, żeby być bardziej odpornym, jakieś zahartowanie, ćwiczenia fizyczne, żeby nie chorować. I tak samo możemy mówić o takiej odporności emocjonalnej. Dzieci, które są przytulane w dzieciństwie i doświadczają tej stymulacji dotykowej, lepiej radzą sobie w sytuacjach stresowych. Dzisiaj żyjemy w takim czasie, że nie możemy komuś powiedzieć: weź się chłopie, nie stresuj. Możemy komuś tak powiedzieć? Powiedzieć sobie możemy, tak, ale to jest nierealne. Tak? Żyjemy w sytuacji, w świecie, który stresy są gdzieś jakby wpisane w to nasze życie. Poza tym dobra dawka stresu też nas mobilizuje, prawda, do wielu rzeczy. Gdyby nie jakiś lekki stres w wydaniu młodych ludzi przed sprawdzianem, egzaminem czy jakimś zadaniem w pracy, to też byśmy wiele rzeczy być może nie zrobili. Więc stres nas mobilizuje, ale czasami ten poziom stresu jest tak wysoki, że odbija się na naszym zdrowiu psychicznym. I właśnie przytulanie dzieci rozwija taką emocjonalną odporność. Potrafią lepiej radzić sobie w sytuacjach stresowych. A kolejny cytat jeszcze dobitnie o tym mówi. Im więcej dotyku człowiek doświadcza w dzieciństwie, tym będzie spokojniejszy i mniej lękliwy w życiu dorosłym. Czasami robimy coś dla tych naszych małych dzieci, szczególnie kiedy są jeszcze takie całkiem malutkie, i żałujemy, że nie będą mogły tego pamiętać, bo tyle ciekawych rzeczy się robiło, tak się z nimi fajnie bawiliśmy, tyle różnych atrakcji, one i tak nie będą pamiętać. I to takie przykre, że nie pamiętają i tego nie pamiętasz, a nie pamiętasz, jak byliśmy tutaj, jak robiliśmy tamto, jak tatuś się podrzucał, nie pamiętają. Ale mimo tego, że nie pamiętają, to buduje się ich odporność emocjonalna i potem są innymi dorosłymi, pomimo tego, że jakby w świadomości, w pamięci być może mało rzeczy zostanie. No i teraz eksperyment Harlowa. To na pewno też słyszeliście, bo to jest taki klasyczny przykład w psychologii. Małe małpki umieszczono w klatce z dwoma matkami, takimi matkami sztucznymi. Jedna matka była druciana, ale miała butelkę z mlekiem, czyli mogła zaspokoić potrzebę pożywienia. A druga matka była miękka, aksamitna, można się było do niej lepiej przytulić, ale nie miała butelki z mlekiem. I psychologowie zastanawiali się, którą małpkę dzieci wybiorą, co bardziej potrzebują, przy której będą się koncentrowały. Czy przy tej, która daje mleko, czy przy tej, która tego mleka nie ma. I okazało się, że małe małpki całe dnie przesiadywały przy tej małpce, która nie ma butelki z mlekiem, bo można się było do niej przytulić. Tylko na moment głodu szybko przemieszczały się do małpki drucianej, wypiły mleko i wracały do tej miękkiej matki. I ten eksperyment
pokazał, że tak naprawdę dzieci potrzebują kontaktu fizycznego, potrzebują dotyku, przytulania i takiej właśnie relacji z osobami dorosłymi, nie tylko takich potrzeb fizjologicznych, żeby były zaspokojone ich potrzeby fizjologiczne, ale również no właśnie takiego dotyku, ciepła i możliwości bycia blisko fizycznie drugiej osoby. Dlaczego tak się dzieje? Dlaczego też ten dotyk jest tak bardzo ważny? I dlaczego i podnosi odporność emocjonalną? I dlaczego jesteśmy później mniej zestresowanymi dorosłymi, kiedy mogliśmy tego dotyku doświadczyć? Dzieje się tak dlatego, że dotyk i przytulanie wyzwala wydzielanie w mózgu różnych hormonów. Takich hormonów, które wpływają na nasze dobre samopoczucie. Wyzwala się na przykład oksytocyna, która odpowiada za powstawanie więzi emocjonalnej z drugą osobą. Więc im więcej, czym częściej możemy dotykać te osoby, które są nam bliskie, dzieci czy współmałżonków, tym ta więź z nimi się pogłębia, bo wydziela się hormon oksytocyna, który tą jakby wzmacnia i pogłębia tą więź emocjonalną. Wydzielają się endorfiny, które minimalizują jakby skutki stresu i przyspieszają rozwój dziecka. Wydziela się również serotonina, hormon szczęścia i radości. A oprócz tego, kiedy doświadczamy dotyku i przytulania, to obniża się poziom stresu, dlatego że zmniejsza się wydzielanie hormonu, który odpowiada za stres, kortyzolu. I zobaczcie, my czasami zupełnie odruchowo, kiedy nam się coś dzieje, kiedy jesteśmy bardzo zestresowani, obejmujemy samych siebie. Kiedy widzimy ludzi w rozpaczy, którzy coś przeżywają, to oni się sami w sobie kulą i się obejmują. Głaszczemy te miejsca, które nas bolą. Czy to głaszczenie i to głaskanie siebie, przepraszam, zabiera ten ból? No właśnie obniża poziom stresu, uspokaja, tak? Powoduje wydzielanie takich hormonów, które tak jak endorfiny, działają trochę podobnie jak tabletki przeciwbólowe. I dzięki temu faktycznie ból się zmniejsza. Mam takiego ucznia w szkole, w pierwszej klasie. Bardzo miłe dziecko. Z tym, że dosyć mocno nerwowe, zestresowane i takie, które nie potrafi usiedzieć nawet minuty w spokoju. Jedna rzecz, jaka na niego działa, to jest to, kiedy siedzi koło mnie, w czasie prowadzonych lekcji i przez całą lekcję, kiedy coś opowiadam, czytam, rozmawiamy z dziećmi, trzymam mu rękę na ramieniu. Od czasu do czasu go pogłaszczę, ale trzymam rękę na ramieniu i wtedy on jest obok i słucha i potrafi się skoncentrować, nie ma ochoty biegać po całej sali, może się lepiej wyciszyć. Także ten dotyk działa. Czasami tak jest z dziećmi, które są na przykład w bardzo jakieś takie rozgoryczone, coś się zadziało, płaczą, siedzą w swoim pokoju, nie chcą z nami rozmawiać. Nie musimy z nimi rozmawiać w tym momencie. Wystarczy, że siądziemy obok i położymy rękę na ramieniu. Albo będziemy delikatnie głaskać. Nawet jak powie, nie głaszcz, bo to ten wiek taki na przykład, o którym za chwilę. To tylko będziemy trzymać rękę na ramieniu, to już obniża ten poziom stresu, obniża poziom kortyzolu i za chwilę możemy zacząć rozmawiać albo może zacząć mówić o tym, co się zadziało. Tak naprawdę jest to, no, mamy takie niezwykłe narzędzie w relacji z drugim człowiekiem, właśnie możliwość dotyku i przytulania. Bardzo lubię ten cytat Virginii Satir, psychoterapeutki amerykańskiej, która powiedziała o takich trzech liczbach wartych, które trzeba sobie zapamiętać. 4, 8, 12. Człowiek, aby przeżyć, potrzebuje czterech uścisków dziennie, żeby przeżyć. Bo tak jak powiedziałam, inaczej zostaje zahamowany ten rozwój i nawet może doprowadzić w skrajnych wypadkach do utraty życia. By zachować zdrowie, 8. A żeby się rozwijać prawidłowo, 12 uścisków każdego dnia. Czasami dla osób, które nie mają możliwości tego dotyku z drugim człowiekiem każdego dnia, to takim suplementem jest zwierzak. Jest świetnym suplementem, bo też możemy poczuć czyjąś bliskość, tak? I możemy wytarmosić zwierzaka. Dlatego
To jest niezwykle ważne, żeby pamiętać o tym, że to nawet wpływa na zdrowie i na taki prawidłowy rozwój naszych dzieci, właśnie te uściski. Poza tym zobaczcie, dotyk, tak jak powiedziałam, jest takim zupełnie naturalnym sposobem wyrażania siebie i nawiązywania relacji z innymi w przypadku dzieci. Nie wiem, czy też zwróciliście na to uwagę, ale małe dzieci jakby automatycznie przylegają do człowieka. Tak jak coś się dzieje, łapią, są jeszcze na wysokości nogi czasami, prawda, i chwycą się nogi, nie chcą puścić, przytulają się. Czasami, kiedy chodzę po szkole, w której pracuję i lecą właśnie, biegną jakieś dzieci z tych młodszych roczników i przytulają się, wpadają, obejmują brzuch i stoją przytulone, o pani! I muszą chwilę postać właśnie w takim uścisku. To jest dla nich zupełnie naturalne. Zapominamy trochę o tym, kiedy dorastamy, może nie wypada tak się na wszystkich rzucać z uściskiem i domagać się tej potrzeby dotyku i przytulenia, ale ona cały czas nas jest. Bardzo jest to dobrze też widoczne u ludzi starszych. Czasami osoby starsze chodzą do lekarza bardziej profilaktycznie, niż coś się dzieje, bo ten lekarz też może zaspokoić taką potrzebę i ukierunkowanej uwagi i dotyku, bo posprawdza, tu boli, może tu boli, może zmierzy ciśnienie, tu gdzieś popuka, podotyka i ktoś się mną zajął, tak? I jest ukierunkowana uwaga i jest dotyk i przytulenie. Może się uśmiechać, ale tak to działa i tego potrzebujemy. Dlatego też możemy takie sytuacje właśnie spotkać. Dlatego pamiętajmy, że przytulając dzieci, dajemy im jeden z najpiękniejszych prezentów, jaki możemy dać. Coś, czego nawet jeśli zapomną i te wspomnienia gdzieś nie będą w nich, tego, że przytulaliśmy, że dotykaliśmy i tak dalej, to i tak staną się dzięki temu innymi dorosłymi, bardziej spokojniejszymi i odpornymi na stres, taką właśnie emocjonalną odpornością. Zaleca się w przypadku niemowląt, żeby niemowlęta były dotykane, głaskane, przytulane 2 razy po 15 minut każdego dnia. Przy przewijaniu, czy przy kąpieli trzeba znaleźć 2 razy po 15 minut, żeby to małe dziecko wytarmosić. Oczywiście ku jego szczęściu i radości, a i dorosłych też. Właśnie przez takie zabawy, tak? gdzie można połaskotać, wyprzytulać dziecko. 2 razy po 15 minut w przypadku niemowląt. Oczywiście to są jakieś tam statystyki i jakieś na podstawie badań, ile potrzeba. Moglibyśmy mówić, dlaczego, oczywiście może być tego więcej, dlaczego nie, ale to jest potrzebne. Potrzebujemy tego dotyku jak powietrza i im szybciej to sobie uświadomimy, tym będzie lepiej. A do tego, nawiązując jeszcze do tego wykładu pewnie sprzed tygodnia, to potrzebujemy tego również w relacjach z dorosłymi. Wiele małżeństw mogłoby wyglądać zupełnie inaczej, gdyby ludzie o tym pamiętali. Wiele związków być może by się nie rozpadło i ta jakość związku małżeńskiego byłaby inna, gdybyśmy pamiętali, że tak jak dzieci, potrzebujemy czasu, żeby być obok siebie razem, żeby trzymać się za rękę, żeby się przytulić, żeby dawać sobie nawzajem ten dotyk. I to też jest coś niezbędnego. Tak naprawdę te wszystkie 3 dary, to co potrzebuje nasze dzieci, te 3 propozycje moje na dzisiaj, to nie tylko dzieci, bo człowiek dorosły, z którym żyjemy, czy to nasz partner, współmałżonek, rodzice być może, z którymi mieszkamy, oni też potrzebują, ci wszyscy potrzebują zauważenia tego, co robią dobrze i zachęty, potrzebują ukierunkowanej uwagi i potrzebują dotyku i przytulania. Możemy tym obdarowywać siebie, to jest absolutnie dar, który jest z jednej strony bezcenny, a z drugiej strony nie wymaga od nas żadnego nakładu finansowego. I to jako ludzie możemy sobie nawzajem, tym jako ludzie możemy się nawzajem obdarowywać. I nigdy nie jest za późno, żeby zacząć. Więc to z takich 3 rzeczy, czego potrzebują nasze dzieci. A jak okazać miłość nastolatkom? Co takiego? Może zanim jak okazać miłość, to kilka informacji, które pomogą zrozumieć, co dzieje się w ogóle z nastolatkiem. Bo jest to wiek, w którym z dzieckiem zaczyna się dziać coś zupełnie innego. Mianowicie moglibyśmy przyrównać ten wiek do remontu.
do remontu albo do przeprowadzki. Na pewno każdy z Was jakiś remont jeden w życiu przeszedł, prawda? Rzeczy spakowane gdzieś w pudłach, nie wiadomo gdzie co leży, kuchnia w pokoju, łazienka gdzieś u sąsiadów, nie wiadomo jak żyć. I taki trudny moment przejściowy. I to jest właśnie okres nastoletni. Nastolatek to jest człowiek w okresie remontu. Dzieje się tak z powodu dwóch rzeczy. Pierwsza sprawa to są hormony, które się wydzielają, a druga sprawa to jest rozwój struktury i architektury mózgu, który też się w tym czasie zmienia. Ale co dzieje się na tym obszarze hormonalnym? Tak jak tu możecie przeczytać, w przypadku dziewcząt poziom estrogenów wzrasta 6-krotnie, a w przypadku chłopców poziom testosteronu podnosi się 20-krotnie. Już sam skok jest szokiem dla organizmu, tak? Dlatego, że z dziecka, z chłopca i z dziewczynki musi stać się kobieta i mężczyzna. Dlatego taka burza hormonalna i tak czasami mówimy i faktycznie jest to ta burza hormonalna. W związku z tym pojawiają się takie zjawiska jak nadpobudliwość emocjonalna. Kiedyś byśmy powiedzieli jakieś słowo, znowu zostawiłeś buty na środku w przedpokoju i powiedziała o przepraszam i wziął i schował do szafki. Ale powiemy mu za 2 tygodnie, w tym momencie, kiedy zaczęła się właśnie ta burza hormonalna i usłyszymy, bo ty mnie nigdy nie rozumiesz, wchodzi do swojego pokoju, trzaska drzwiami. A myśmy tylko powiedzieli o butach, nic więcej. 2 tygodnie temu reagował na to zupełnie inaczej. Co się dzieje? Ano właśnie to się dzieje. To się dzieje, że w mózgu zaczynają się zmiany potężne i w hormonalne zmiany się zaczynają. I to jest nadpobudliwość emocjonalna. Jedno małe słowo i może z tego zrobić się cała awantura, kiedy jeszcze miesiąc wcześniej w ogóle nie było takiej sytuacji, w ogóle nie było tematu ani problemu. Może być ambiwalencja uczuć, czyli jakby przeżywanie w tym samym czasie dwóch skrajnych uczuć czy emocji. Kocha nas, a z drugiej strony nienawidzi. Nienawidzi, bo nie pozwalamy mu wyjść i kocha jednocześnie, bo potrzebuje. I nie wie, jak sobie z tym poradzić. Inna rzecz to taka chwiejność emocjonalna. W zeszły poniedziałek rozmawiałam z moim synem. Lat 15 będzie miał za niedługo. W okres nastoletni weszliśmy już parę miesięcy temu. Wieczorem przychodzę do niego, żeby posiedzieć chwileczkę przed snem i on mówi, wiesz co, nie wiem co się dzieje. Jak się obudziłem rano, to byłem załamany. Potem w szkole byłem szczęśliwy, a teraz znowu mam depresję. To się dzieje, chwiejność emocjonalna, tak? I on sam nie wie, co się z nim w tym momencie dzieje. Więc to są jedne przeobrażenia, te właśnie na płaszczyźnie hormonalnej. Druga to struktura mózgu. Do 90. lat XX wieku specjaliści uważali, że mózg człowieka przestaje się rozwijać około 12 roku życia, że w tym momencie już jest ukształtowany. Ale badania, które mogły być prowadzone w wielu instytutach pokazały, że tak naprawdę w wieku 13 a 17 lat zaczyna się okres, w którym mózg zaczyna się intensywnie zmieniać, przebudowywać. Ten okres między 13 a 17 rokiem życia, intensywność tych przeobrażeń w mózgu jest porównywalna do intensywności, jaka ma miejsce w okresie poniemowlęcym. Mamy dziecko, które dopiero co się urodziło. Przynosimy do domu, kojarzycie takie dziecko, jeszcze malutkie, gdzieś mamie przed oczami. Leży, ani się nie potrafi samo poruszyć, nie potrafi własnej ręki do własnych ust włożyć. Takie zupełnie bezradne. Po roku mamy dziecko, które potrafi chodzić, rozumie wiele rzeczy. Niektóre dzieci zaczynają już mówić proste słowa w tym okresie. Niesamowita zmiana, prawda? Przez rok niesamowita zmiana. I tak samo intensywna zmiana ma miejsce właśnie w tym okresie nastoletnim, między 13 a 17 rokiem życia, z taką drobną różnicą. Dzieci są już naszego wzrostu, mają swoje zdanie, mają dużo większy zasób słów i mają swoją wizję. Dlatego to jest tak trudne. Co się dzieje w tych przeobrażeniach mózgu? Przede wszystkim największy problem jest taki, że nie ma synchronizacji pomiędzy dojrzewaniem poszczególnych struktur mózgu. To znaczy płat czołowy, który odpowiada za racjonalne myślenie, za logikę, za przemyślenie decyzji, które chce się podjąć, ten płat mózgu, płat czołowy mózgu rozwija się jako ostatni, a jako pierwszy rozwija się układ nagrody. Czyli potrzeba takiej gratyfikacji tu i teraz. Coś zrobiłem i musi być nagroda. A ten racjonalny, zdolność do rozumowania, planowania rozwija się jako ostatni. Wyobrażacie sobie taką mieszankę? Ta mieszanka sprawia, że nastolatki są jak Ferrari z kiepskimi hamulcami.
mają wielki potencjał, ale ten układ, który odpowiada za przemyślenie wszystkiego, za zaplanowanie, za rozumowanie i za takie racjonalne podejmowanie decyzji, rozwija się jako ostatni. Ilustracja. Mój syn poszedł do gimnazjum. Na pierwszej lekcji dodatkowego języka pani nauczycielka powiedziała im, czego będzie od nich wymagać. I były to mniej więcej takie słowa, parafrazując oczywiście, bo to podanie jakby z drugiej ręki, że na każdej lekcji będą kartkówki ze słówek, że nie można być nieprzygotowanym, nie ma żadnego nieprzygotowania, tylko od razu jedynka, że codziennie, na każdej lekcji będą zadania domowe, że będą sprawdziany. Komu się nie podoba, może wstać i wyjść. Co zrobił mój syn? Wstał i wyszedł. Minutę później był pani dyrektor z prośbą o zmianę na język francuski, bo nie będzie na ten język chodził. Ja dostaję telefon jako rodzic, dlaczego taka była deklaracja inna przed wakacjami, a on po prostu wstał i wyszedł, bo to jest tu i teraz. Tak? Coś mi się nie podoba. Płat czołowy, który odpowiada za racjonalne podejmowanie decyzji, jeszcze nie jest ukształtowany, więc działam impulsywnie. Ale jest to Ferrari. Każdy z nas chciałby mieć Ferrari, prawda? Chociażby po to, żeby sprzedać. Ale każdy by chciał mieć. I to Ferrari w wydaniu nastolatków bardzo często jest wykorzystywane w różnych sytuacjach takich historycznych różnych państw. Jeśli trzeba walczyć, jeśli trzeba zrobić powstanie, jeśli trzeba iść na demonstrację, bronić czyichś praw, to tam są młodzi ludzie. Dlatego, że oni pójdą, nie myśląc racjonalnie, czym się to skończy. Ile młodych ludzi zginęło w Polsce w czasie II wojny światowej. Bo to jest Ferrari, bo to jest potencjał. To jest olbrzymi potencjał, który można wykorzystać. Tak? I oni będą walczyć. Będą walczyć, stawiać się za prawami uciśnionych, walczyć o swoje, bo mają potencjał i mają potrzebę wyrażania tego. Nie myśląc o konsekwencjach. Tylko przekłada się to również na takie codzienne życie. Zadzwoni kolega i powie, to co, wychodzimy? I w tym momencie też się nie myślę o konsekwencjach, że jeszcze fizyka nie odrobiona, że to trzeba zrobić, że mama prosiła, żeby posprzątać kuchnię. Nie ma tego, bo w tym momencie wychodzimy, prawda? Bo ten układ racjonalny jeszcze nie jest w pełni rozwinięty. I o tym też trzeba pamiętać, że ta przebudowa architektury kory mózgowej jest tak mocna jak w wieku poniemowlęcym, dlatego tak intensywna, dlatego też mogą być takie zachowania, które są niezrozumiałe dla nas dorosłych. No i właśnie dlatego muszą wiele rzeczy spróbować te osoby nastoletnie i sięgać po takie zachowania, które już dla nas w wieku dorosłym są zupełnie absurdalne, niepotrzebne i wydaje nam się, że dlaczego akurat tak ci młodzi ludzie muszą postępować. No to w takim razie, skoro już wiemy, jak z tym nastolatkiem, co się z tym nastolatkiem dzieje, to może warto zastanowić się w takim razie, jak okazać mu miłość i co zrobić, żeby pokazać mu, że jesteśmy obok. Kilka wskazówek. Pierwsza rzecz to jest dbanie o wzajemne relacje. Jeśli myślimy o dzieciach nastoletnich, to musimy moralizowanie odłożyć na bok i zadbać o relacje, bo relacje są zdecydowanie ważniejsze niż jakiekolwiek moralizowanie. Tak naprawdę to, co daliśmy im wcześniej, to już gdzieś w nich jest. Nawet jeśli jest ten okres takiego zawirowania i buntu, to co było wcześniej w odpowiednim momencie im się przypomni. I bardzo ważne jest, żeby zadbać o te wzajemne relacje i nie robić rzeczy, które te relacje mogą zniszczyć. Żeby zadbać o relacje, trzeba stworzyć przestrzeń do rozmowy i do kontaktu wzajemnego. I nie myślę tu o takiej rozmowie, która jest takim umoralniającym monologiem ze strony dorosłego, tylko o faktycznym wejściu do świata młodych osób i posłuchania tego, co nam chcą powiedzieć. Albo porozmawiania o czymś, co się wydaje zupełnie nieistotne, ale liczy się sam fakt tego, że siedzimy i rozmawiamy. Prawdę wam powiem, nie podejrzewałabym siebie w życiu o to, że będę zajmowała się takimi rzeczami jak na przykład polscy raperzy. Jak na przykład KSW, że będę oglądała filmy z bohaterami typu Avengers i Kapitan Ameryka, nie podejrzewałabym się o to, naprawdę. Ale robimy to razem z mężem i słuchamy, co śpiewa, to się nagrywa, więc nie wiem, czy mogę powiedzieć, polski raper, bardzo kontrowersyjny. Słuchamy po to, żeby stworzyć przestrzeń do rozmowy i powiedzieć, zobacz, jakie tam są słowa. Tak? Czekamy na wynik następnej walki w KSW. Bo czeka nasz nastoletni syn. I musimy wejść do tego świata
żeby o tym porozmawiać. Ale później zdecydowanie łatwiej zaprosić do swojego świata i powiedzieć, zobacz, a ja teraz ci puszczę taką piosenkę i posłuchaj, jak oni pięknie śpiewają. Albo jakie to są słowa i siedzą i słuchają, bo myśmy słuchali ich. Tak? I musimy wejść do tego świata, chociaż wydawać się nam może on bardzo daleki, ale żeby nawiązać relację, to musimy do niego wejść. Poza tym też musimy, że jeśli chcemy pokazać później i jakiś zbudować odpowiednie myślenie i nastawienie do tego świata, to też musimy wiedzieć, co tam jest. Tak? Musimy wiedzieć, czego oni słuchają, żeby móc im powiedzieć, dlaczego być może nie jest to właściwe. Akceptować stany emocjonalne, nie pytać, nie mówić, ale co się z tobą dzieje. Dlaczego nie pytać, co się z tobą dzieje? Bo on sam tego nie wie. Tak? Bo on nie wie, rano był załamany, potem szczęśliwy, a teraz ma depresję i nie wie, dlaczego tak się dzieje. Więc pytanie, ale co się z tobą dzieje? Ja nie rozumiem, co się z tobą dzieje. Jest zupełnie nie na miejscu, bo sami tego nie wiedzą. Nie krytykować, tak jak powiedzieliśmy sobie w przypadku w ogóle dzieci, że środowisko takie, w którym krytyczne, w którym rośnie dziecko, zahamowuje jego możliwości poznawcze, rozwojowe. Nie krytykować, doceniać to, co robi, zachęcać do twórczego wyrażania siebie. Nastolatkowie mają też taką potrzebę właśnie wyrażenia siebie poprzez różne sposoby. Będą coś malować, tworzyć, grać, pisać, żeby wyrazić właśnie nawet te swoje emocje, które do końca nie mogą zrozumieć. I okazać prawdziwą ciekawość, spojrzeć na ich życie właśnie z ich własnej perspektywy. Czasami warto przypomnieć sobie swoją własną młodość. Nieraz słyszałam od mojego syna, który mówił, ty chyba nigdy nie byłaś młoda. I dopiero taka opowieść o tym, jak to było i że rozumiem, bo też miałam to i to i to, otwierają oczy ze zdziwienia, że też byliśmy młodzi i też przechodziliśmy przez takie rzeczy i też za bardzo nie wiedzieliśmy czasami, co ze sobą zrobić. Jest piękny tekst. Patrzę. Aha, to za chwilkę. Co tutaj będzie dalej? Tekst, chyba nie dałam na prezentację, Tomasza Gordona. Właśnie o akceptacji, o takim przyjęciu tego dziecka z tymi stanami emocjonalnymi, jakie ma, z takim światem, z jakim chce się z nami podzielić. Posłuchajcie. Tomasz Gordon o akceptacji. Jest to jeden z owych prostych, ale cudownie pięknych paradoksów życia. Kiedy człowiek czuje, że ten drugi akceptuje go rzeczywiście takim, jakim jest, staje się niezależny i od tej chwili może zacząć zastanawiać się nad tym, jak chciałby się zmienić, jak mógłby stać się inny i zrealizować więcej z tego, do czego jest zdolny. Dopiero wtedy, kiedy człowiek poczuje prawdziwą akceptację ze strony drugiego człowieka, ma siłę, żeby się zmienić. Może spojrzeć na siebie inaczej, może spojrzeć na siebie z takim poczuciem bezpieczeństwa, bo niezależnie od tego, jaki jestem, to mnie akceptują, przyjmują. A skoro przyjmują, akceptują i dają poczucie bezpieczeństwa, to mogę stać się inny. I wtedy dopiero jest to coś, czego potrzebujemy, żeby móc się prawidłowo rozwijać. Nie tylko w wieku dziecięcym, nie tylko jako nastolatkowie, ale potrzebujemy tego również w relacjach jako dorośli. Cytat z Jaspera Jula. Jeszcze jeden cytat, z którym chciałam się z wami podzielić. Poczucie własnej wartości u dziecka jest najskuteczniejszym środkiem immunologicznym wobec wszystkiego, czego obawiają się rodzice. Problemów w szkole, seksu, prochów i rock'n'rolla. To najlepsze, co można dziecku dać. Bardzo negatywnie na samoocenę dziecka wpływa zamartwianie się rodziców. W domach nastolatków staje się ono niemal czymś w rodzaju nowego członka rodziny. Zamartwianie się o dziecko jest przecież największą trucizną dla jego poczucia własnej wartości. Jest wyznaniem braku zaufania. Czasami zamartwianie się o nastolatka zasłania nam tego nastolatka. Nie widzimy dziecko, tylko widzimy problem z papierosami, z wagarami, z zachowaniem się, ze strojem, z dreadami na niebiesko. Widzimy problem zamiast zobaczyć człowieka. Dlatego jest to ważne, żeby właśnie dać poczucie własnej wartości temu dziecku, żeby pokazać, że niezależnie od tego, jaki ma kolor włosów i jak się ubiera, że jest dla nas ważne. Kiedy chodziłam do liceum, miałam koleżankę, przyjaciółkę, która dosyć specyficznie się ubierała. Tak jak ubierają się zbuntowane młode osoby. Jakiś wielki, rozciągnięty sweter, glany. I któregoś razu, idąc ulicą, zobaczyłyśmy jej mamę.
którą znałam, bo bywałam u niej w domu. Jej mama szła naprzeciwko nas po chodniku, minęła nas bez słowa i przeszła. Moja koleżanka nawet do niej nie uśmiechnęła, ani nie powiedziała cześć, ani nic. Kiedy ją minęłyśmy, ja mówię do niej, nie chcę dać jej imienia, powiedzmy Justyna, nazywała się inaczej. Mówię, Justyna, co się stało? Dlaczego ty nie powiedziałaś nic do swojej mamy? A ona mówi, bo wiesz co, moja mama wstydzi się, jak ja wyglądam i powiedziała, że jak będziemy gdzieś na mieście, to mam się do niej nie przyznawać. Bo ona się wstydzi, jak ja chodzę ubrana, bo to nie jest w jej stylu. To było strasznie smutne, tak, że mijamy własną matkę, ale na mieście udajemy, że się nie znamy, bo to dziecko nasze tak wygląda, że nie możemy się do tego przyznać. To poczucie własnej wartości i akceptacja i przyjęcie dziecka takim, jakim jest, to jest właśnie to pozwolenie mu na to, że jeśli jest w takim okresie i ma inny ubiór, inny kolor włosów, to niezależnie od tego, jak wygląda i tak jest nasz. I tak go kochamy. I tak chcemy z nim spędzać czas i mieć relacje. A, proszę bardzo, tu jest ten cytat z Gordona, możecie jeszcze za niego popatrzeć. Zapomniałam, że te slajdy dałam odwrotnie, że właśnie kiedy akceptujemy, to dajemy siłę, że człowiek może zacząć się zmieniać, ale dopiero wtedy, kiedy zaakceptujemy, nigdy nie możemy powiedzieć, jak się zmienisz, to wtedy cię zaakceptuję. Najpierw cię muszę zaakceptować, jaki jesteś i dzięki temu dostaję siłę do zmiany. I słuchajcie, ostatnie myśli dotyczące rodzicielstwa w ogóle. Rodzicielstwo to najlepsza szkoła, w której wychowujemy przede wszystkim sami siebie. Nie wiem, czy rodzice, którzy są na sali, ze mną się zgodzą, ale czasami jest tak, że czegoś nie potrafimy wypracować, dopiero dzieci nas tego uczą. Pamiętam, jako młoda matka, miałam taką brzydką przywarę, jeśli chodzi o język. Zdarzało mi się mówić często słowo cholera. Jak czegoś nie mogłam znaleźć, a ja bardzo często czegoś nie mogę znaleźć, kluczy, grzebienia, torebki, takich różnych rzeczy, biegałam po domu mówiąc, cholera, gdzie jest mój grzebień? Zaraz mam wyjść do pracy, muszę się uczesać, cholera, gdzie są klucze? I nie potrafiłam sobie z tym poradzić, wiedziałam, że to nie jest ładne, że to nie jest ładny język, jakim się posługuję, kiedy tak właśnie w takich warunkach podomowych mówiłam sobie cholera. I któregoś razu, mój syn miał wtedy 2 lata, może niecały, starszy, nie mógł znaleźć swojego samochodzika. I wiecie, co robił? Biegał po domu ze słowami cholela, gdzie mój modzik. I jak ja usłyszałam 2-latka mówiącego cholela, gdzie mój modzik, to już nigdy więcej nie powiedziałam głośno cholera. Wychowało mnie to dziecko, tak? Nic nie potrafiło mi oduczyć tego słowa, dopóki nie usłyszałam tego w ustach swojego własnego syna. To jest szkoła, w której sami się uczymy. Tak naprawdę Napoleon powiedział takie słowa, podobno Napoleon. Ja szukałam, żeby gdzieś to znaleźć w jakichś dziełach, myślach Napoleona. Nie dotarłam, ale Napoleon podobno powiedział, proszę? Nie, to akurat nie to, być może to też. Ale ja myślę o takim powiedzeniu, że wychowanie dziecka trzeba zacząć od wychowania jego matki. I coś w tym jest, ale kiedy nie zdążymy się wychować przed dziećmi, to wychowują nas dzieci. Zmieniamy się i wychowują nas one. A to dlatego, że tak naprawdę rodzicielstwo to nie jest mówienie o tym, jak żyć, to nie jest moralizowanie, to nie jest dawanie rad, tylko to jest powiedzenie popatrz, popatrz. I dziecko będzie zawsze takie, jak jesteśmy my. Jeśli mamy syna, jesteśmy ojcem, to pomyślcie sobie, że wasz syn będzie taki jak wy. Wasza córka będzie taka jak wy. I to jest teraz taka odwaga powiedzenia popatrz. Popatrz, jakim jestem człowiekiem, bo taki będzie. Dlatego jest niezwykłą przygodą przez to rodzicielstwo, bo pozwala nam się rozwijać i pozwala nam się zmieniać. Poza tym to cząstka w boskim dziele stworzenia. Tak naprawdę możemy przekazać dalej życie, tak? Możemy jakby żyć dalej w kolejnym pokoleniu. No jest to coś niezwykłego, kiedy możemy patrzeć na dziecko i widzieć część siebie w tym dziecku. Część osoby, z którą kochamy, męża, żony, z którą razem mamy to dziecko. Widzimy tam siebie, tak? To jest taka właśnie cząstka w Bożym dziele stworzenia. Poza tym to doświadczenie bliskości i bezwarunkowej miłości i moim zdaniem w rodzicielstwie najwyraźniej ze wszystkich relacji objawia się ta bezwarunkowa miłość. Bo tak jak powiedzieliśmy sobie, nie ma takiej rzeczy, za którą dziecko byśmy mogli wymienić, cokolwiek dać. Nie ma nic ważniejszego od niego i robimy to jakby zupełnie bezinteresownie, bezgranicznie. I żal byłoby tego nie doświadczyć, właśnie tej bezwarunkowej miłości. Poza tym
Będąc rodzicami, dzieje się jeszcze jedna rzecz, z punktu widzenia chrześcijańskiego bardzo ważna, a mianowicie dopiero stając się rodzicami możemy uświadomić sobie, co zrobił Pan Bóg dla nas, kiedy mówimy, że dał swojego Syna. I dopiero jako rodzice, którzy doświadczyli miłości do dziecka, możemy zrozumieć, co to znaczy, że Bóg dał swojego Syna. I możemy też zrozumieć to w takim razie, jak ten Bóg musi kochać nas, skoro dał swojego Syna za ludzi, za człowieka. To tyle, jeśli chodzi o takie krótkie spojrzenie na to, jaki najpiękniejszy dar możemy dać naszemu dziecku. Możemy dać sobie nawzajem. Pamiętajmy, czego te nasze dzieci potrzebują. Potrzebują zauważania tego, co zrobiły dobrze. I nie zwracania uwagi tak często na to, co jeszcze nie działa. Bo zwracając uwagę na to, co zrobiły dobrze, mówimy im, że potrafią. Że wierzymy, że są do tego zdolne. Budujemy ich samoocenę. Potrzebują zachęty, potrzebują ukierunkowanej uwagi, bo wtedy mówimy im, że są ważne, że są najważniejsze w naszym życiu i potrzebują dotyku i przytulania. Minimum 4, dobrze 8, a najlepiej 12, żeby mogły się prawidłowo rozwijać. I to nie tylko dzieci, ale wszyscy bliscy, którzy są wokół nas. Pamiętajmy o nastolatkach i popatrzmy czasami na nich przez pryzmat remontu i pomyślmy sobie, muszę cię zrozumieć, bo masz remont. Za chwilę będzie można z tobą rozmawiać normalnie, ale teraz musimy to przeczekać tak, żeby nie zniszczyć relacji. To jest najważniejsze, przeczekać z utrzymaniem relacji. No i w końcu to rodzicielstwo, które jest taką przygodą w bezgraniczną i bezinteresowną miłość i najlepszą szkołą, która wychowuje nie tylko dzieci, ale wychowuje nas. To tyle z mojej strony. Dziękuję bardzo. Tak, drodzy, wyobrażam sobie, jako pastor od czasu do czasu przenoszę się i remonty nie są obce. Jak jest remont, drodzy, czasami się skuwa tynki, pyli się, jak ktoś ma alergię. To jest naprawdę straszna, straszna rzecz. Ale chcę zakończyć pewnym obrazem. Obrazem, który mówi o relacjach. Obrazem, który mówi o bólu, o radości i o uldze. Mamy, drodzy, na planie dwie dłonie. Jedna jest taka męska, porowata, a druga jest taka gładka, dłuższe palce i przytula. Kiedy popatrzymy na buty, w sumie tam butów nie ma. Jedna stopa to jest taki goły chodak, drugi ma startą piętę. Na głowie strupy, bez włosów, łysa głowa. W pobliżu zdziwione osoby z wielkimi oczami. Twarz ojca i syn wtulony, przytulany przez ojca. Co to za obraz? Rembrandta, bardzo dziękuję. I drodzy, kiedy tak słucham tego wykładu, akurat ten obraz non-stop przychodzi mi na myśl. Czytamy w Słowie Bożym, że ojciec czekał na powrót syna. Z tego wniosek, że rodzice powinni zawsze mieć czas. To nie syn szukał rodziców, ale to ojciec zbiegł na spotkanie. Pamiętacie, co później zrobił? Rzucił się na dziecko, zaczął je przytulać, zaczął je obcałowywać. Nawet nie za bardzo chciał słuchać tego, co to dziecko miało do powiedzenia. Ale drodzy, były przytulasy, były uściski, więc praca domowa. Jak wrócicie do domu, zobaczcie, drodzy, tylko rzut okiem na obraz Rembrandta. No a praca domowa prawdopodobnie, jeżeli nie macie 12 przytulasów, zanim pójdziecie spać, tak jak pani doktor mówiła, żeby po prostu wszystko dobrze było i serotonina inno się ułożyły, no macie mieć przytulasy. Tydzień temu było pytanie, dlaczego dziecko powinno dostać korzeń i skrzydła? Pamiętamy? Skrzydła dlatego, żeby dziecko wiedziało, że może coś zrobić, może ten świat zmienić i wiele rzeczy potrafi. Jak tego rodzice nie dadzą, to tego nikt nie da. I korzeń, tak jak syn marnotrawny, po najgorszej tragedii wiedział, że jest takie miejsce, że będzie przyjęty. Że będzie kochany bezwarunkowo. I tego z całego serca nam życzę, wiedząc, że Pan Bóg kocha nas, akceptuje bez żadnych warunków. I ostatnie ogłoszenie. Spotykamy się na tym miejscu. Panowie zostaną za drzwiami, niestety ja też. Natomiast panie, kobiety, dziewczynki, serdecznie zapraszamy na 10 marca. Będzie o emocjach. Słyszeliśmy, pamiętamy, ile razy to u dziewczynek wzrastają te hormony? 6-krotnie. Więc drogie panie, kobiety, dziewczynki, zapraszamy na 10 marca, godzina 17. Dziękuję pięknie, dobranoc. Pamiętajcie o przytulasach. Dobranoc.